Telewizja w Polsce.pl to gorące pytania. Witam Państwa. Mówimy o obostrzeniach, mówimy o gospodarce. Od wczoraj galerie handlowe są otwarte, zniesiono godziny dla seniorów, otwarte także galerie sztuki i muzea. Jak to będzie wyglądało dalej? Kiedy wreszcie obluzowanie obostrzeń dla przedsiębiorców, którzy już pomimo obostrzeń, niektórzy z nich otwierają swoje biznesy? Władysław Kosiniak-Kamysz to z ostatniej chwili. Jeśli rząd w tym tygodniu nie otworzy gospodarki, wystąpimy z pozwem zbiorowym. Pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa chciałby Władysław Kosiniak-Kamysz składać. Będziemy zapraszać wszystkich pokrzywdzonych, by do tego pozwu się dołączyli. To mówi lider PSL, a my pytamy także naszych gości. Konfederacja Artur Dziambor i Porozumienie Jan Strzeżek. Witam ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kosiniak-Kamysz też. Jeszcze raz. Ja nie słyszałem, nie dotarło do mnie, przepraszam, to, że Kosiniak-Kamysz również teraz wszedł w korwinizmy. Bardzo nam korwinizm, miło. A jednak, no właśnie, czy popiera pan taki pomysł lidera PSL? Nie, bo ja wczoraj widziałem konferencję prasową Platformy Obywatelskiej, która żądała natychmiast otwarcia gospodarki i zakończenia lockdownu. I tak siedziałem i kurczę, po pierwsze wprowadzali to sami w marcu razem z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie, przez ostatnie 10 miesięcy zajmowali się wrzaskami w stronę Prawa i Sprawiedliwości, że za mało tych blokad, za mało tych szczepień, za mało tych wszystkich kwarantan. No szczepień to faktycznie jest za mało. I teraz nagle oni stwierdzili, że jednak trzeba tę gospodarkę otwierać. No bardzo nam miło, że się wreszcie ogarnęli i że wreszcie zrozumieli, że to Konfederacja ma od samego początku rację. Idźmy w to. Tylko dobrze by było, gdyby jeszcze trochę szczerości tam było w nich. Jeżeli chodzi o Kosiniaka-Kamysza, to tak jak mówię, nie widziałem tej konferencji, nie słyszałem o tym, ale jak słyszałem Platformę, no to takie rozczulające było, bo oni przez ostatnie 10 miesięcy zajmowali się udowadnianiem, że my pojęcia nie mamy, co my mówimy, gdy mówimy, że nie powinno być żadnego lockdownu i powinniśmy wrócić do normalnego życia. No choć pewne porozumienie pomiędzy PSL a Konfederacją było, jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich. No tak, ale to są zupełnie inne tematy, tak? To, że mamy jakąś tam od czasu do czasu jedność poglądową, no nie wiem, no z lewicą ja się nie zgadzam w 99,999% pomysłów, ale w zespole do spraw legalizacji marihuany jesteśmy razem. Rozumiem. Jan Strzeżek, co na temat tego pomysłu lidera PSL, czyli pozew zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa? Mówiąc szczerze, nie wiem, dlaczego akurat Władysław Kosiniak-Kamysz uznał, że to będzie jego inicjatywa. Ja rozumiem, że sondaże PSL-u są trochę niskie, że trochę posłów odeszło i że zmieniono logo na kody kreskowe i to tak mi pasuje, żeby być przedsiębiorczym. No ale jednak myślę, że powinniśmy przejść do konkretu, czyli do tego, co zrobi rząd. I tutaj mam wrażenie, że to, że Jarosław Gowin jako minister odpowiadający za gospodarkę już od dłuższego czasu apelował do ministra zdrowia o to, żeby ten wydał zgodę, żeby można było otworzyć galerie handlowe w reżimie sanitarnym, okazało się słuszną decyzją. Myślę, że wszyscy ci, którzy dzisiaj śledzili Twittera, widzieli to, jakie kolejki są chociażby przed Muzeum Narodowym w Warszawie, kolejki na kilkaset metrów. I mam nadzieję, że minister zdrowia również będzie wydawał kolejne pozwolenia na otwieranie kolejnych branż. Tutaj pamiętajmy o tym, że koniec końców jego decyzja jest kluczowa. Wszyscy chcielibyśmy, żeby gospodarka była otwierana, żeby kolejne gałęzie wracały do normalności. Nie tylko dlatego, że każdemu z nas w naturalny sposób tego brakuje, ale także po to, żeby polska gospodarka, która fakt jest wspierana wielomiliardowymi wsparciami rządowymi, także powinna wracać już do normalności. Ale musimy pamiętać o tym, że jednak priorytetowe, absolutnie priorytetowe jest ludzkie życie. Myślę, że nikt z nas nie wybaczyłby sobie, gdyby przez którąś z jego decyzji, najbrutalniej w świecie mówiąc, ktoś straciłby życie. Oczywiście, że tak. No właśnie, i pytanie o tę odpowiedzialność. Na pewno wszyscy jesteśmy już zmęczeni, każdy z nas chciałby i wychodzić normalnie do, no nie tylko oczywiście mowa o takich wyjściach jak na zakupy, bo galerie handlowe, czy do kawiarni, bo to przecież nie o to chodzi, ale po prostu normalnie żyć i umożliwiać też życie innym, tym, którzy zarabiają na takich właśnie usługach, świadczą takie usługi, prowadzą takie biznesy. Ale odpowiedzialność, czy
no właśnie, odpowiedzialna byłaby decyzja o otwarciu wszystkich biznesów w tym tygodniu, bo tego domaga się Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy nie obserwowalibyśmy zaraz tego, co obserwowano w Portugalii i na Zachodzie? Przypomnijmy, że tam ten lockdown jeszcze głębiej zakrojony. No, pani redaktor, sytuacja, gdy my się porównujemy do innych państw, jest taka, takim trochę ciężkim przypadkiem, ponieważ my, jeżeli chodzi o różne obostrzenia, ze strony rządu słyszymy, że nagle wzorem do naśladowania są Niemcy, a jeżeli chodzi o złe wydarzenia, negatywne wydarzenia, to patrzymy na to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii albo teraz w Portugalii. Nie zwracamy uwagi w ogóle na przykład na to, co się dzieje w Skandynawii, która ma zupełnie inne życie, a w ogóle nie bierzemy pod uwagę na przykład tego, co się dzieje na Białorusi. Ale to już tam pomijmy. Weźmy przykład, który nam działa na wyobraźnię. Mamy Stany Zjednoczone. Każdy ze Stanów ma swoją politykę lockdownową. Wiemy doskonale, że Nowy Jork na przykład był odcięty od życia przez jakiś miesiąc w pierwszym lockdownie. Teraz mamy sytuację taką, że mamy stan Kalifornia i stan Floryda. Oba są to stany słoneczne, ciepłe, popularne, filmowe. Takie po prostu stany, do których chciałoby się kiedyś pojechać, żeby je zobaczyć. Kalifornia skrajnie lewicowa, całkowicie zamknięta, lockdown totalny. Floryda trochę bardziej prawicowa, całkowicie otwarta, nic się tam nie dzieje, leczą tylko chorych. W rankingu, jeżeli chodzi o zachorowalność i śmiertelność koronawirusa, wiemy, że w Stanach Zjednoczonych jest to potężny problem, tam już prawie 500 000 ludzi umarło z powodu koronawirusa. W rankingu Stanów Floryda jest lepszym stanem do życia niż Kalifornia w tym momencie. Lepiej przechodzi tego koronawirusa bez żadnego absolutnie najmniejszego ograniczenia nienarzuconego na mieszkańców, podczas gdy Kalifornia niestety cierpi z tego powodu. My w Polsce przyjęliśmy, znaczy rząd przyjął, bo my byliśmy przeciwko, rząd przyjął tą metodę całkowitego lockdownu. Najpierw pierwsze 3 miesiące, potem przerwa, bo były wakacje i teraz kolejne miesiące. I ten całkowity lockdown spowodował kilkadziesiąt dodatkowych śmierci. My mówiliśmy, kilkadziesiąt tysięcy dodatkowych śmierci. My mówiliśmy o tym w pierwszym lockdownie. Ja miałem nawet takie w Sejmie wystąpienie, gdzie mówiłem, że jeżeli będzie tak, że przez marzec, kwiecień, maj nie będą diagnozowani, nie będą operowani, nie będą przyjmowani do lekarzy ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z koronawirusem, a przypomnę, że w tamtym czasie panika była tak gigantyczna, że się i szpitale, i przychodnie pozamykały, no niestety będzie tak, że w pewnym momencie wpadnie na nas epidemia, ale śmierci dodatkowych, których można byłoby uniknąć. Można byłoby tym ludziom przedłużyć życie. Niestety podjęto taką decyzję o tych szpitalach jednoimiennych, absurdalnych. O tych oddziałach, które są na nagle covidowe. O tym, że jakiś szpital polowy został na Stadionie Narodowym stworzony, nie wiadomo po co. Podjęto absurdalne decyzje, żeby udawano właściwie działalność antycovidową. Tymczasem nie zwracano uwagi na to, jak wygląda tragicznie system ochrony zdrowia. To jest prawdziwy problem na najbliższą przyszłość dla polityków. I teraz należałoby zejść z tego całkowicie, wrócić do normalności, leczyć chorych, tak jak na Florydzie, leczyć chorych, a wszystkim innym dać normalnie żyć. Otworzyć szkoły, otworzyć wszystkie firmy, otworzyć wszystkie działalności, a na koniec jeszcze zapłacić odszkodowanie tym, którzy ponieśli koszty tego lockdownu. Dobra, jeżeli chodzi o odszkodowania, 675 tysięcy złotych to już te pierwsze pozwy zbiorowe, które wpłynęły przeciw Skarbowi Państwa. Prokuratoria Generalna. Dużo więcej. Prokuratoria Generalna będzie reprezentowała Skarb Państwa. Jeżeli mówimy o Florydzie i Kalifornii, sprawdziłam, w Miami dzisiaj 11 stopni, w Kalifornii 14, nieco cieplej niż u nas. No i jeżeli mówimy o wakacjach, no to u nas też temperatury były dużo, dużo wyższe wtedy. Jan Strzeżek, jak odnosi się także do tego, co mówi Konfederacja? Akurat ciężko mi się odnieść do sytuacji Florydy i Kalifornii. Aż takim znawcą Stanów Zjednoczonych jak poseł Dziambor nie jestem, chociaż to warto byłoby sprawdzić, obserwując wszystkie zmienne, bo oczywiście na podstawie tego, co powiedział pan poseł Dziambor, brzmi to szalenie atrakcyjnie, no ale to zdecydowanie do sprawdzenia. Ja absolutnie rozumiem to zirytowanie przedsiębiorców. Rozumiem to, że chcą się otwierać, dlatego że codziennie, każdego dnia liczą, ile pieniędzy stracili. Doskonale sobie zdaję z tego sprawę. Wszyscy chcielibyśmy, ja, pan poseł Dziambor, szanowna pani redaktor, a przede wszystkim nasi słuchacze, widzowie, chcieliby wrócić do normalnego funkcjonowania. Ale jesteśmy, tak jest. Zobaczmy, na jakim etapie już jesteśmy. To jest szalenie istotne. Jesteśmy na etapie, kiedy lwia część osób z grupy zero została zaszczepiona. Teraz szczepimy seniorów, czyli tych, którzy są najbardziej podatni na zakażenie. I udało nam się stworzyć dobrze działający
moim zdaniem, mówię to absolutnie pełni świadom, dobrze działający system szczepień. Gdyby tak naprawdę firmy, które zajmują się ich dostarczaniem szczepionek, tak jak Pfizer, nie miał takich poślizgów, to myślę, że bylibyśmy już znacznie dalej w zakresie szczepień. I udało nam się zrobić coś jeszcze ważniejszego, to znaczy udało nam się zachęcić ludzi do tego, żeby chcieli się szczepić. Ja pamiętam, jak w listopadzie niektórzy politycy, i tutaj akurat mam trochę żal do partyjnego kolegi, pana posła Dziambora, czyli Grzegorza Brauna, wtedy byli ludzie, którzy mówili o tym, że pandemia nie istnieje, że nie warto się szczepić, podważali wiele naukowych faktów. Udało się w ciągu tych 3 miesięcy sprawić, że z 50% Polaków, którzy dotąd chcieli się szczepić, teraz chce się już szczepić prawie 80%. To jest gigantyczny sukces i mam wrażenie, że jeżeli połączymy te 3 rzeczy, to znaczy to, że udało się stworzyć dobry system szczepień i udało się wytworzyć wśród ludzi zaufanie do tego, że szczepienia są zdrowe, to jesteśmy w związku z tym bliżej ochronienia szczepionkami tych, którzy są najbardziej podatni na zarażenie, a w związku z tym bliżej do normalnego funkcjonowania gospodarki. Tylko szczepionek brakuje. No właśnie, Artur Dziambor, czy Narodowy Program Szczepień się uda? Czy to firmy są odpowiedzialne za to, bo tak mówi teraz Prawo i Sprawiedliwość, ekipa rządząca, za opóźnienia w tej kwestii? No i czy pan, panie pośle, się zaszczepi? Narodowy Program Szczepień oczywiście będzie porażką i to widzimy już od samego początku, że on jest organizacyjną porażką. Widzieliśmy naprawdę no, jakieś zadziwiające sceny spowodowane tym, że rozbudzono popyt na te szczepionki w społeczeństwie i nagle się okazało, że pod przychodniami stoją tabuny starszych osób, które czekają na zapisanie się na listę. Tymczasem przychodnie lekarskie dostały... Oj, ale to można zrobić i przez telefon, i przez internet. Oczywiście, można było to dużo lepiej zorganizować. Nie zostało to lepiej zorganizowane. Nie, ale jest taka możliwość. Niestety zostało to zrobione w ten sposób. Poza tym no, to jest pierwszy raz w historii, kiedy mamy sytuację taką, że szczepienia muszą być reklamowane przez celebrytów i omawiane właściwie w każdym programie publicystycznym, a powinno być to zaustawione całkowicie dobrowolne dla każdego chętnego. A nie tyle. Bez przyczyny, no, Krystyna Janda i koledzy zaszczepili się poza kolejnością, pamiętamy przecież sprawę. No, tak, ale później też i jacyś politycy się szczepili poza kolejnością. I to no Leszek Miller na przykład. Tak, no też mieliśmy całą tam sytuację z posłem Giżyńskim, który, tak. który akurat nie był poza kolejnością, tylko wykorzystał możliwość zaszczepienia się w ramach istniejącego prawa, tak? Natomiast no to całkowicie zniszczyło tam tą retorykę o tym, że ktoś tam gdzieś tam się wciska. No niestety wygląda to bardzo zwyczajnie źle. No i nie powinno być takiej dyskusji. Jak na grypę się szczepiło 5% społeczeństwa, to wszystko było dobrze, mieliśmy dobrowolne szczepienie, nie było z tym żadnego problemu i tutaj też powinno być właśnie w ten sposób to powinno wyglądać. Ja tylko jedną rzecz jeszcze chciałem. No dobrze, panie pośle, czy pan się zaszczepi też? Pytanie, bo ostatnia minuta. Dobrze, to ja szybciutko do mojego rozmówcy, tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć. Gdy rzeczywiście mieliśmy po 200, po 300 osób zarażonych na skalę 37-milionowego kraju, to wtedy mówiliśmy wszyscy, że to nie jest żadna epidemia ani pandemia. To nawet ja mówiłem, że to do epidemii to jeszcze jest daleko, ponieważ posługiwałem się definicją 10%, tą definicją WHO oryginalną. Czyli teraz pandemię mamy. Gdy się to zmieniło, to i ja zmieniłem swoje wypowiedzi. Posługuję się po prostu wiedzą. Posługuję się wiedzą przekazywaną przez najwyższe, najważniejsze instytucje. Także też jest tak, że my zmieniamy retorykę, bo się wszyscy uczymy tego. To nie okay, jest tak, że Artur Dziambor zaszczepi się czy nie? Nie planuję w najbliższym czasie. Nie planuję. Jan Strzeżek, zaszczepi się pan? Jeżeli tego nie ma taką okazję, to mówiąc szczerze, legalną okazję, żeby to było jasne, że nie chcę tutaj żadnego nielegalnej możliwości wykorzystać, jak najbardziej tak, chciałbym wrócić do normalnego życia. Dziękuję serdecznie, musimy kończyć niestety. Jan Strzeżek i Artur Dziambor, nasi goście. Dziękuję panom. Dziękuję, pozdrawiam. Kłaniamy się, nisko zdrowia życzymy i państwu przede wszystkim dobrego dnia również. Za chwilę kolejny punkt i kolejne gorące pytania. Będziemy rozmawiać właśnie znowu o szczepieniach, ale także o tym, jaką rolę w tej kwestii pełni Unia Europejska.